też wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć udział w tych uroczystościach, zapraszamy do wzięcia udziału, do zapisywania się w moim biurze poselskim, które czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od 9 do 15. Oczywiście przejazd jest bezpłatny, a dla tych, którzy być może nie wiedzą albo zapomnieli, to chciałem tylko dodać, że nasz okręg wyborczy 12 Chrzanowski zamyka się w granicach administracyjnych 5 powiatów, to jest powiatu chrzanowskiego, oświęcińskiego, suskiego, wadowickiego i myślenickiego. Jeszcze raz przypominam, autokary wyjadą w dniu 10 listopada bieżącego roku. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych uroczystościach. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy o zabieranie głosu w dyskusji. Już mam pierwsze 3 osoby. Proszę o zabranie głosu Pana Rękusa Józefa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwo tutaj poruszyli wiele spraw. Chciałbym dotknąć tylko jednej kwestii, mianowicie państwo bezpieczne, państwo bezpieczne oraz państwo obywatelskie, w którym mieszkańcy mają prawo do państwo bezpieczne, widzę bardzo. Teraz proszę. To jest państwo bezpieczne, takie, które po prostu obywatele nie tylko się nie boją, ale także tacy, którzy podejmują różnego rodzaju obywatelskie inicjatywy, jak choćby na przykład akceptowane przez Prawo i Sprawiedliwość referendum. W dniu wczorajszym miało miejsce w Wadowicach. Doszło tam do takiej sytuacji, że były członek Prawa i Sprawiedliwości zostało mu zniszczone mienie za to, że agitował na rzecz tego referendum. Ale ja tylko informuję Państwa, zniszczono mu samochód, zniszczono mu obiekt, a także materiał referendalny. Takie jest państwo polskie. Obawiam się jednak, że wpływ na to państwo polskie, na tę sytuację, ma także Prawo i Sprawiedliwość. W Wadowicach doszło do takiej przykrej sytuacji, że prominentni członkowie tego Prawa i Sprawiedliwości agitowali na rzecz akcji antyreferendalnej. Były to osoby, które już nie pierwszy raz sprzeciwiły się programowi Prawa i Sprawiedliwości, pan Salachna, pan Zdzisław Szczur. Mam pytanie w związku z tym do pani prezes. Jakie kroki zostaną wobec tych osób i innych podjęte, bo my chcemy wybrać ludzi z Prawa i Sprawiedliwości uczciwych, rzetelnych, jednoznacznych, moralnie nieskazitelnych. I drugie pytanie także w związku z tym, ile Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło w Wadowicach za ulotki antyreferendalne? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja proponuję w ten sposób, aby padały 3 pytania i będziemy odpowiadać. Proszę bardzo, kolejny do głosu zgłosił się Pan z Łuczańca. Serdecznie Pana zapraszam. I w ramach których się poruszają i jeśli te instytucje czy organy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to są posłowie, aby interweniowali w takich sprawach. Więc powinien Pan zgłosić to do organów ścigania, to co się wydarzyło, a organy ścigania powinny zbadać, przeprowadzić śledztwo i ewentualnie ta sprawa powinna zakończyć się w sądzie. A jeśli Pan czuje się poszkodowany, że te instytucje nie wywiązały się ze swoich obowiązków, to ja zapraszam Pana do swojego biura poselskiego, rozesłamy sprawę, będziemy wyjaśniać. to było wtedy, co się tak szkoły przekazali. Ja właśnie chciałem, żeby porobić zdjęcia tych znaków drogowych, żeby panu Ziobrze pomóc, nie? A pan powiedział, że to jest wymiar sprawiedliwości. Pan nic nie pomógł. Koledzy byli z Ziobrą, bo teraz pomógł pan, to jemu nic nie pomógł. I wtedy, że się właśnie, jakby porobić zdjęcia tych znaków, tego wszystkiego, jak nic pan nie zrobił w tej sprawie. I taki pan jest posłem. Proszę o zadanie głosu panią prezes. Czy do mnie był pierwszy przykład, tak? Podzieliliśmy się, proszę państwa, odpowiedziami. No i proszę, że pan przewodniczący tutaj udzielał. Ja rozumiem, że do mnie było pierwsze pytanie. No ono jest trochę bezprzedmiotowe, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie było organizatorem referendum w Wadowicach i w związku z tym nie ponosiło ani kosztów, ani nie organizowało tego referendum wczorajszego, więc nie bardzo wiem, dlaczego miałam tutaj się stosunkować do tych odpowiedzi. Spodziewałem się tej odpowiedzi pani, w związku z tym przygotowałem sobie ulotkę rozprawianą przez przeciwników referendum. Zerwano wczoraj o 22 już po ciszy wyborczej. Kiedy się skończyła, jest podpis. Dosyć kłamstw, idzie na referendum. Podpis. PiS, Solidarność. Proszę. Proszę. Jakie będą konsekwencje tego w stosunku do tego? Bo wiemy, kto był przeciwnikiem. Ale mamy przeciwnikiem. Jeżeli pan pozwoli, bo myślę, że tutaj słusznie państwo z sali, że to są prowokacje i jest to udane, że to przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. A to, że są ataki na Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy wiemy. Ja myślę, że też, proszę państwa, referendum to jest święto demokracji. I każdy obywatel ma prawo brać udział w referendum i każdy obywatel ma prawo wypowiadać się na pytania, które po referendum padają. Myśmy w tej chwili zgłosili projekt zmian w Sejmie. Niewiele brakło głosu, żeby do komisji zostało to skierowane, że chcemy, ażeby inicjatywy obywatelskie, które zostaną zebrane 1 milion podpisów, żeby musiało być przeprowadzone w Polsce referendum, żeby rzeczywiście ta instytucja była szanowana. Natomiast, proszę państwa, ja nie bardzo sobie wyobrażam, bo tutaj pan Rybus sugeruje w tej chwili takie oto rozwiązanie, że jeżeli jest referendum, to tak jak w czasach PRL-u było, że każdy bawi się obowiązkowo i ma brać udział w tym referendum. To jest decyzja każdego obywatela. Nie upolityczniajmy i nie upartyjniajmy referendum. To jest naprawdę głos każdego mieszkańca i prawo do tego, żeby się tutaj wypowiadał. Natomiast ja proszę nie sugerować i tutaj nie pokazywać nam takich ulotek, które poszczególnie pana udowodnią, że to Prawo i Sprawiedliwość przygotowało. Ja nie bardzo widzę. Ale nie ma zadałem pytanie konkretne. Salachny i Szczura, którzy wypowiadali się publicznie w imieniu PiS-u, że są przedstawicieli Solidarności i PiS-u, że nie iść na referendum. Drugie pytanie jest proste. Co państwo robicie w związku z tym, jeżeli jak to państwo stwierdzą prowokacją? Prowokacją. Bo to jest sprawa dość poważna. Albo jest wiarygodny, albo nie. I panie prezes, proszę nie odbijać kota Bawełny. Pan pozwolił opowiadać gościowi, który po prostu opowiadał swój życiorys, a nie podejmuje pan spraw bardzo poważnie. Dziękuję bardzo. Czy pan Szczur jest członkiem PiS-u? Bardzo proszę, panie prezes. Nie wiem, czy państwo chcecie spędzić resztę tego wieczoru na dyskusji o wątpliwościach pana Wojewódca. Mogę tylko panu powiedzieć tak, że nie będą wyciągnięte żadne konsekwencje. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, nie będą żadnych konsekwencji, tak? Brawo. Brawo. Ja bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Szczerskiego. Ja słowa na temat sieci, bo to rzeczywiście już temat jest bardzo, bardzo poważny. Tym bardziej, że jak państwo wiecie, ze strony Platformy dużo rzeczy, które są już zupełnie niebywałe, to znaczy dla potrzeb wyborczych wewnątrz Platformy handlowano działkami z własności rolnej Skarbu Państwa po to, żeby kaperować ludzi do głosowania